Podczas kąpieli Archimedes przyłożył do dna wanny linijkę w pozycji pionowej i obserwował wywoływane przez siebie fale. Załóżmy, że h od t oznacza wysokość h powierzchni wody zmierzoną za pomocą linijki i ta wysokość jest wyrażona w centymetrach po upływie t sekund. Poniżej znajduje się wykres tej funkcji. Popatrzmy tutaj, tu jest wykres tej funkcji. Na osi pionowej mamy h, czyli wysokość wody w centymetrach, tu mamy czas płynący, no i tu jest wykres tej funkcji. I mamy takie następujące polecenie. Poniższa tabela przedstawia stwierdzenia, które są prawdziwe, czyli tutaj mamy tę tabelę. Połącz każde z nich z odpowiadającymi im własnościami funkcji. Dobrze, czyli tak. Własność wykresu funkcji, przecięcie z osią y i tu mamy pewne stwierdzenia, które mają się odnosić do tej własności. Czyli co, przecięcie z osią y to jest tutaj ten punkt, prawda? No to co, to jest jakby początkowy stan wody, skoro początkowa wysokość wody, skoro h od t oznacza wysokość wody, którą on mierzył po upływie t sekund, prawda, tu jest czas, no to jest h od zera. Przecięcie z osią pionową to jest wartość funkcji h w punkcie 0, czyli właśnie tutaj, prawda, to jest to. No to poszukajmy takiego zdania, które mogłoby oznaczać wysokość wody w chwili początkowej. Czyli wysokość powierzchni wody malała, no to na pewno nie to. Po 6 sekundach wysokość powierzchni wody osiągnął szczyt, tak? No to też nie to. Na samym początku, prawda? Na samym początku wysokość powierzchni wody wynosiła 30 cm. No to się mniej więcej zgadza, prawda? Na samym początku, czyli to jest dla t równego 0, czyli to jest przecięcie z osią y, czyli to musimy połączyć z tym. Dobrze, dalej. Względne maksimum i minimum. Względne zwane też lokalnym, czyli to są takie punkty, czyli to możemy sobie wyobrażać, gdyby to było w trzech wymiarach, to taki wykres można by przedstawiać jako góry i taki względne, czy też lokalny maksimum to jest taki szczyt, prawda? Względne dlatego, że to są na przykład ten punkt jest względnym maksimum, ten i ten, prawda? Względne lub też lokalne, no to jest taki punkt, że prawda, w którąkolwiek stronę się nie pójdziemy z tego punktu, no akurat tutaj w prawo lub w lewo, to zawsze wartość funkcji będzie niższa, przynajmniej na malutkim kawałku wokół tego punktu, prawda? Jak pójdziemy dostatecznie daleko, to może się zdarzyć, że wejdziemy wyżej, tak jak tutaj, prawda? Ale jeżeli zarówno w prawo, jak i w lewo, jeżeli się troszkę wychylimy, to wartość funkcji nam maleje. Czyli to są lokalne maksima, no i tu są lokalne, czy też względne minima. I popatrzmy, które zdanie z tych mogłoby odpowiadać. Po 6 sekundach wysokość powierzchni wody osiągnęła szczyt. No właśnie, po 6 sekundach, czyli dla t równego 6, popatrzmy, dla t równego 6 wysokość wody osiągnęła szczyt. Rzeczywiście, no potem wprawdzie było jeszcze więcej, jeszcze wyższa fala, no ale tutaj po 6 sekundach osiągnęła szczyt i zaczęła maleć. Czyli to jest to względne minimum lub maksimum. No i teraz przedział, w którym funkcja rośnie lub maleje. No to jest jasne, prawda? Ta funkcja nie jest monotoniczna, nie jest ani rosnąca, ani malejąca, ale są takie przedziały, na przykład na początku maleje, potem rośnie, potem znowu maleje, rośnie, maleje, rośnie, maleje, no i koniec. Czyli zobaczmy, jakie zdanie odpowiadać może tej własności funkcji. Wysokość powierzchni wody malała pomiędzy 12 a 15 sekundą. Wysokość malała, czyli ta funkcja malała, prawda? Jej wartości wraz ze wzrostem czasu, czyli pomiędzy 12 a 15 sekundą. Popatrzmy, pomiędzy 12, czyli tu, a 15, prawda? Czyli jesteśmy w tym obszarze 12-15, no i widzimy, że ta funkcja rzeczywiście jej wartości maleją tutaj, prawda? Czyli tutaj na tym przedziale ta funkcja maleje. Czyli to by było to przedział, w którym funkcja rośnie lub maleje. Wysokość powierzchni wody malała pomiędzy 12 a 15 sekund. Czyli to by było przyporządkowanie tych stwierdzeń własności wykresu funkcji. Teraz przejdźmy na nasz portal i prawda, tutaj to zadanie polega na tym, że możemy te stwierdzenia przeciągać, aż będą odpowiadały własnościom. To tak jak mówiliśmy, wysokość powierzchni wody malała między 12 a 15, czyli to jest przedział, w którym funkcja rośnie lub maleje.
Względne maksimum i minimum to jest to, że jest szczyt i przecięcie z osią Y. Na samym początku wysokość wody wynosiła 30 cm. Prawda? Czyli to są te, to co tam rozwiązaliśmy, to co przyporządkowaliśmy, te stwierdzenia własności wykresu. Sprawdźmy. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.